Bill Gates chce nas wszystkich wybawić od pandemii. Stawia tylko jeden warunek. Albo zainwestujemy w jego plan, albo... Bill Gates ma plan, jak ocalić ludzkość nie tylko od obecnej, jeszcze trwającej gdzieniegdzie pandemii, ale od wszystkich zaraz w ogóle. Tematem jego wykładu wygłoszonego podczas niedawnej konferencji z serii TED pod tytułem Możemy uczynić COVID-19 ostatnią pandemią przekonuje, że to jest możliwe, że możemy raz na zawsze pozbyć się tego lęku, który dręczył ludzkość od niepamiętnych czasów. Jak to zrobić? Tutaj Gates postuluje powołanie takiego specjalnego ciała doradczego jak GERM. Ma to być grupa złożona z analityków, ekspertów, naukowców, którzy mają oceniać ryzyko epidemiczne w poszczególnych częściach świata, monitorować je na bieżąco, no i doradzać poszczególnym rządom i ministerstwom zdrowia, czy wprowadzać lockdowny, jak to wszystko organizować, jakie podejmować kroki i tak dalej, i tak dalej. Oczywiście GERM podlega całkowicie pod świat, czy podlegać będzie, bo to ciało jeszcze nie istnieje, pod Światową Organizację Zdrowia. A tak tutaj można zapytać półgębkiem, kto kontroluje Światową Organizację Zdrowia. W tym kontekście można wymienić, że Bill Gates, a raczej jego fundacja, Fundacja Billa i Melindy Gatesów, znajduje się na drugim miejscu największych darczyńców, a na pewno jest największym indywidualnym sponsorem tego ciała, więc no, mogą Państwo się tylko domyślać, na ile władze i na ile podejmowanie decyzji będzie leżeć właśnie w ręku tego miliardera. Ale nie popadając za bardzo w szczegóły, no sami Państwo widzą, jakie takie narzędzie daje możliwości. Nie ma się za bardzo nad czym rozwodzić, gdyż przez 2 lata doskonale Państwo doświadczyli tego, czym są lockdowny, czym są ograniczenia, obostrzenia, czym jest łamanie podstawowych praw i wolności, czym jest zamykanie gospodarki, czym jest gwałcenie podstawowych przepisów prawa itd., itd. Nie mówiąc już o stratach ludzkich, stratach psychologicznych, stratach w edukacji, to można wymieniać. Warto tylko wspomnieć, że takim ideałem dla Billa Gatesa poradzenia sobie z problemem pandemii jest, uwaga, uwaga, Australia, nie Tajwan, nie Islandia, nie inne kraje, które w miarę sobie poradziły z pandemią bez konieczności pałowania ludzi na ulicach i zamykania ich w więzieniach. Tak właśnie, Australia, czyli covidowy oddział zamknięty, to jest szczyt ideów Billa Gatesa. W tym wszystkim nie byłoby nic takiego strasznego. Raczej jest to taki temat, który można potraktować groteskowo, gdyby nie jeden szczegół. No, Gates tak naprawdę zachowuje się niczym terrorysta, który mówi: albo zainwestujecie w mój plan, albo teraz wydacie miliardy na mój pomysł, w przeciwnym razie w przyszłości zapłacicie biliony, bo pandemie się nie skończą. Zresztą on to zapowiada już od kilku lat, że pandemie się nie skończą, więc Bill Gates, jak ten taki właśnie terrorysta, bierze zakładników, przystawia im pistolet do głowy i żąda okupu. I tymi zakładnikami są, no właśnie, my. Bill Gates dzisiaj chce ocalać ludzkość od pandemii. Wcześniej chciał ocalać ludzkość od zagłady klimatycznej. Gatesowi, jak widać, nie wystarcza rola najbogatszego człowieka świata, niezwykle wpływowego biznesmena czy największego filantropa na świecie. Nie, Bill Gates już dzisiaj chce zbawiać świat i widocznie cierpi na kompleks Mesjasza. No, ja myślę tak samo jak i Państwo. Dziękujemy za takie zbawienie.